Kochani, drugi meczyk dzisiejszego trójmeczu. Słuchajcie, to nie drugi meczyk, bo tych meczyków będzie więcej. To nie będą trzy mecze, trójmecz z racji tego, że trzy drużyny biorą w nim udział. Jesteśmy, kochani, w Świdnicy, nieopodal Zielonej Góry, kochani, czyli województwo lubuskie. Od domu tutaj mieliśmy, kochani, 100 km, aby tutaj przyjechać, rozegrać świetny, wspaniały, kochani, trójmecz. Za nami meczyk z Akademią Falubas Murawskiego. To naprawdę świetna ekipa, brawo, utrzymał Kudełek tą piłkę, natomiast uciekał w zewnętrzną stronę i to jest out. Kochani, pierwszy mecz zagraliśmy właśnie z Falubasem. Zdaje się, że strzeliliśmy 5 bramek. Patrzcie. I 1-0, kochani, Kudełek dobija strzał, kochani, na raty. 3 razy obijaliśmy bramkę. Odnalazł się tam najszybciej Kudełek, kochani. Rozpoczynamy z młodziutkim Lechem Poznań, kochani, od strzelania bramek my. Natomiast przypominam tylko, że dzisiaj nasze Zagłębie Lubin w dwóch drużynach. Jedna w Pieńsku rozgrywa turniej, druga tutaj rozgrywa trójmecz, kochani. Także będzie tu naprawdę sporo grania. Po 15 minut, jeden meczyk. Także patrzcie, świetnie, brawo. Ale żywo, aktywnie, kochani, jak ja kocham tą kategorię wiekową. Oni tutaj pięknie, Kapi pokręcił. Patrzcie. Ach, chyba, nie wiem, czy jest, czy nie ma, chyba jest gol. Pan sędzia pokazuje także piłka w sieci. Strzał Kuby od słupka, kochani. Chyba z piłkę wzdłuż linii trąca jeszcze zawodnik Lecha Poznań, kochani. Na razie 2-0. Prowadzimy, kochani, z Lechem. Natomiast tak naprawdę jeszcze raz wam przypominam, że wyniki kompletnie nie mają znaczenia. Szczególnie dzisiaj tutaj. To nie jest slogan, kochani, tylko tak jest. Dzisiaj najważniejsze, że mamy możliwość pograć sporo minut, kochani, z naprawdę dobrymi drużynami. Świetnie się Kudełek obrócił, oddał strzał minimalnie niecelny, natomiast no, akcja fajna. Przypominam, kochani, że jest niedziela, 20, no właśnie, ale który to nie wiem, za kilka dni, kochani, rozpoczynamy ferie. A na tych feriach właśnie ze Szkółką Techniki Fundamentalnej, z trenerami Kwiatkowskimi lecimy na Głuchołazy, województwo opolskie. Będziemy przez 6 dni czy 7 dni nawet szlifować, kochani, nasze umiejętności. Jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że cała trójka naszych szabełków może się rozwijać przy trenerach Kwiatkowskich. Piękna akcja, ojojoj, piękne to było. Jeszcze podanie na skrzydło. Kochani, no cudo akcja, kolejna piękna akcja, no brawa się należą. Ktoś tam tak skromnie z tymi brawami, ale to była naprawdę piękna, pięknie skonstruowana, kochani, akcja. I już nie chodzi o to, że nie strzelamy w niej gola, ale same jej przygotowanie, doprowadzenie do strzału. Słuchajcie, no momentami nasza ekipa pokazuje, że potrafi pograć też piłką. To będzie gol dla Lecha. Tak. Bramkarz gra bardzo wysoko, kochani, także mamy w tej chwili chyba 2-1, ale my chyba tak chcemy wysoko, kochani, grać. Tym bardziej, że cały czas prowadzimy grę na Lecha połowie. Lech nas w tej chwili skontrował, byli pierwszy raz na naszej połowie, od razu zakończyli tą kontrę bramką. Patrzcie. I świetnie. Ach, kochani, znowu piękna, fajna akcja w wykonaniu naszych niedziowych. Natomiast przypominam, kochani, że patrzcie, cudownie się ogląda. Słuchajcie, dacie wiarę, że to są siedmiolatkowie. Przypominam, kochani, że gra rocznik 2011. Pomijam ich ogromne indywidualne umiejętności, kochani. To zobaczcie, zaczyna się pojawiać element gry zespołowej. Piłka jest grą zespołową, ale niekoniecznie, kochani, w tej kategorii wiekowej. Spiera się o to znaczna część piłkarskich fachowców. Natomiast patrzcie,
świetnie, brawo. Natomiast w tej kategorii wiekowej, kochani, króluje jednak dribbling, a nie podanie, nie pas. Oczywiście znamy szkółki, szczególnie z mniejszych miejscowości, gdzie buduje się drużynę, gdzie uczy się od małego grać pasami. Nie krytykujemy, kochani, broń Boże, tego typu szkolenia. Natomiast my jesteśmy entuzjastą troszeczkę innego. My ten czas, który można wykorzystać na naukę podań, właśnie chcemy doskonalić na dribbling, na to, co w tym wieku uważamy jest rzeczą bardzo ważną. Pięknie, brawo, Pudełko. Kiedy dryblować, jak nie teraz? I pomimo, że będą się trafiać straty, no kibice nie lubią strat po dryblingu, ale kochani, ta dziecięca piłka, ona jeszcze nie do końca jest dla kibiców. Bardziej dla trenera, bardziej dla tych zawodników, to oni swoje umiejętności tutaj szlifują. Pamiętajcie, oni będą kiedyś robić różnicę w drużynie, będą podejmować decyzje właśnie o dryblingach, o pojedynkach 1 na 1 i dopóki jeszcze teraz wygląda to troszkę inaczej, te pojedynki 1 na 1, kochani, są bardziej po to, aby brawo, świetnie, Pudełku, brawo, super, strzał zablokowany pod nogi ofiarnie obrońca, ale do strzału fajnie doprowadził Kudełek. Natomiast patrzcie, pięknie, znowu próba fajnej zespołowej gry. No, ja powiem szczerze, że mimo wszystko jestem pozytywnie zaskoczony. Dzisiaj tych podań naprawdę jest sporo. Natomiast no, jakby ci z Was, którzy oglądacie nasze relacje wideo, wiecie, że często jednak tutaj nasze młodziutkie Zagłębie drybluje do finału, którym jest albo gol, albo strata. Częściej oczywiście strata jak gol, ale to jakby nam nie przeszkadza. Na 3-1 strzelamy w tym momencie, czyli zwiększamy do 2 bramek prowadzenie w tym meczyku. Natomiast, tak jak mówię, w tym meczu bramki, kochani, to sprawa kompletnie drugorzędna. To nie jest turniej. Tutaj nie gramy o dzisiaj wygranie czegokolwiek. Chodzi o to pięknie. Brawo, Pudełek zabrał się. Brawo, minął bramkarza i obrońca ofiarnie wrócił. No brawo! Jaka akcja, piękny powrót obrońcy. No i oczywiście aplauz kibiców dla Kudełka. Brawo za akcję, kochani. Natomiast no, myślę, że przy troszkę mocniejszym strzale nie byłoby szans, ale nie spodziewał się Kudełek, że jest powrót. Ofiarnie też Kudełek, kochani, jeszcze próbował poprawić swój błąd, swoją stratę. Świetnie, brawo, super. Będzie teraz aut chyba dla nas, tak. Patrzcie. Świetnie, świetnie, brawo. Świetnie. Kochani, trzymam tak tą kamerę delikatnie, żeby nam bateria styku nie straciła z gniazdem kamery, bo zaczyna nam się no, nieformalnie, kochani, kończyć ofiarnie Kudełek do końca. To jest niesamowity uśmiech u rodziców, wzbudza taka postawa. Ratował Kudełek tą piłkę, ale się nie udało. Natomiast uwaga. Uwaga, świetnie. Brawo, Kapi, super z tego wychodzimy. No super, tu nieustępliwie kolega. Słuchajcie, no ja myślę, że oni często się będą ze sobą spotykać, kochani, na turniejach Big 6, na meczach, kochani. No życzymy im, oby jak najczęściej i potem na dużym boisku w Ekstraklasie, kochani. Patrzcie. No, bramkarz robi tam co może, kochani, brawo za tę interwencję. Naprawdę jest bardzo aktywny. Patrzcie, Kudełek teraz do odbioru i wyczekał, brawo. Świetnie, ma aut. Świetnie, brawo za to. Patrzcie, jak Kapi pięknie teraz tutaj koledze nie dał. Świetnie. Jest piłka, brawo, przy nas. Słuchajcie, rozpędza się Kuba, no chyba to będzie gol, tak jest, gol na 4-1, kochani, kontrujemy ekipę z Poznania.
No, myślę, że to wartościowa gra, kochani, na pewno dla jednych i dla drugich. Przypominamy, że rocznik 2011 trenera Staszka to naprawdę rocznik o bardzo dużych umiejętnościach, kochani. To są chłopcy o świetnych umiejętnościach, o wspaniałym charakterze, o wielkiej woli walki. Pięknie, kochani, teraz z tego wychodzimy. Patrzcie, świetna akcja, brawo. Brawo Kapi, ale poczarował. No, jeszcze raz poczarował, zobaczcie. Ja przepraszam, że mi się przekrzywia ta kamera. Nie macie takiego fajnego zapisu, ale ja boję się dotknąć baterii, bo mój ruch nadgarstka spowoduje wyłączenie tego meczu. A mamy 10 minutę, jeszcze 4 minuty muszę utrzymać rękę w tej pozycji. No szkoda troszeczkę, kochani, dlatego że przypominam, to kamerka od naszego przyjaciela Mateuszka. Gdzieś mamy nieoryginalną baterię, dlatego że robimy tych zapisów wiele minut dla was. Ta bateria potrafi 300 minut nagrać, ale jej ciężar spowodował, kochani, jakby rozpuszczanie troszkę. Piękna piłka, patrzcie, będzie pas. Tak jest! Tak jest, widziałem to, kochani, dwoma pasami. Piękna akcja, brawo Alan. Kuba do kudła, kudeł Alana, mamy gola, brawo. No niesamowite, kochani. Niesamowita akcja, pogratulować chłopcom, naprawdę muszę powiedzieć, że no, to są już takie zachowania mocno piłkarskie, dlatego że prezentujemy wam w tych dzisiejszych gierkach dużo pięknych, indywidualnych, kochani. Pięknie, teraz znowu bramkarz, ale kudełek czujnie zewnętrzną, nie był to szpic, nie był to naciągany wewnętrzny, tylko ładnie zewnętrzną. No to też na uwagę zasługuje, że gdzieś tam operuje każdą częścią stopy ten nasz Kudziu, a to właśnie wielka zasługa, słuchajcie, naszych trenerów Kwiatkowskich. Także naprawdę jesteśmy szczęściarzami, że właśnie tu się urodziliśmy, że w tym miejscu, że mamy możliwość współpracowania z trenerem. Patrzcie. To będzie chyba teraz kolejny gol, tak? Słuchajcie, przestajemy te gole liczyć, bardziej skupiamy się na ładnej grze w wydaniu naszych medianych. Słuchajcie, no na dużym serduszku gra Lech, natomiast no być może ich grupa naborowa ruszyła troszkę szybciej, dlatego że mimo wszystko piłkarsko wyglądamy tutaj, kochani, lepiej, ale nie ma co popadać w wielki hura czy zachwyt. Tak naprawdę, kochani, pamiętajcie, że wszystko zależy od ilości treningu, natomiast my tego treningu mamy sporo. Brawo Kudełek, do końca zawalczył, kochani, no tam wręcz groziło kontuzją, zderzeniem z ławką. Jeszcze ratował tą piłkę z autu. W każdym bądź razie, kochani, no nie wiem jak trenują, ile trenują nasi koledzy z drużyny, ale wiemy, że Kudełek, kochani, z piłką właściwie od zawsze. Myśmy się zawsze śmiali, kochani, że nie wiemy, czy Kudełek wie, że w ogóle jest jakiś inny świat, dlatego że cały czas albo był na turnieju z Gutkiem, albo na treningu z Gutkiem, albo słuchajcie, w drodze, albo gdzieś, kochani, na meczu. No, śmialiśmy się, że kiedyś Kudełek, kochani, jak oczka przetrzy, otworzy, to będzie, powie tato, ojejku, to jeszcze to jest, natomiast no, w tej chwili, kochani, na razie to dzieciaczki, które mają ogromną pasję, wielki fan, świetnie się bawią. Tak jak mówię, kochani, no teraz mamy chyba tą zmienników ekipy z Lecha, bo tutaj tych bramek wpada o wiele więcej. Tutaj, kochani, zdecydowanie łatwiej dochodzimy do sytuacji strzeleckich, czyli być może ta druga czwórka to jest czwórka, która jeszcze, kochani, jeszcze jakby później wystartowała piłkarsko. Natomiast no, musimy powiedzieć, kochani, że bardzo fajne granie dzisiaj za nami, ale mimo wszystko, kochani, no jednak... Cześć chłopaki, jak się bawicie? Jak wam się gra? Świetnie. Słuchajcie, a na co dzień tutaj trenujecie na tej sali? Nie, my w zielonej górze. A, rozumiem. Ja trenuję.
Ty trenujesz? Super, masz świetną salę. Ale to czekajcie, moi piłkarze, idźcie do trenera, bo wy teraz startujecie, a ja muszę nagrywać mecz. Fajna, żywiołowa ekipa, kochani, słyszycie, trenują w Zielonej Górze. Część trenuje tu na tej sali, kochani. No, przypominam, że jesteśmy w Świdnicy, województwo lubuskie, kochani, także zobaczcie. Sunie kolejny, kochani, kontratak w wydaniu naszej drużyny i będzie kolejny gol. Ach, troszkę zabrakło, kochani, ale nie znamy wyniku, kochani. Nie chcemy się wkręcać. Dużo pięknych akcji, dużo goli. Teraz przed nami odpoczynek. Na boisko wchodzą ekipy Akademii Murawskiego, Falubas i Lech Poznań. Teraz my króciutka przerwa i zaraz do was wracam.